Cieszymy się ogromnie. Podchodzimy spokojnie, my jako trenerzy, jako sztab do tego, bo wiemy, że czeka nas jeszcze rewanż i podobnie trudne zadanie. No dzisiaj chłopacy stanęli na wysokości zadania. Byliśmy drużyną od początku do końca. Zostawili mnóstwo siły, mnóstwo zdrowia. Mecz z ciekawymi scenariuszami, bo i szybkie kontuzje, wymuszone zmiany. Weszli chłopacy młodsi od tych, którzy byli na boisku, co pokazuje naszą siłę i bardzo dobry występ zmienników. No występ bardzo dobry każdego z chłopaków, no ale byliśmy na tyle przygotowani, na tyle świadomi, że tutaj trzeba stanąć na wysokości zadania, zagrać mecz życia, żeby wywieźć dobry wynik, żeby zdobyć dobry wynik. Chcieliśmy zagrać ten mecz zgodnie z naszą filozofią i tak rzeczywiście zagraliśmy. Tak mówiliśmy przed meczem, że tak będziemy grali, nic nie zmienialiśmy. Wiemy, że pojawiały się przed meczem wątpliwości w mediach, czy rzeczywiście będziemy w stanie to przekuć na boisko. Cieszymy się, że ciężką pracą, jeśli chodzi o przygotowania też do meczu, pokazaliśmy, że wiara w to, co robimy, w codzienną pracę całej akademii, całego klubu przynosi takie efekty jak w dzisiejszym meczu. Najważniejszy jest najbliższy mecz, czyli my się dzisiaj cieszymy, ale w piątek wyjeżdżamy do Krakowa na mecz z Wisłą. Zawodnicy z drugiego zespołu mają swój mecz ligowy, zawodnicy z pierwszego zespołu mecz w Ekstraklasie i na razie nie myślimy o meczu w Hiszpanii, nie planujemy nic. Na spokojnie, dzisiaj jest czas na radość. Jutro będzie czas na chwilę odpoczynku, ale też i ciężką pracę i przygotowanie do kolejnego meczu ligowego, bo oprócz tych rozgrywek tutaj europejskich, oczywiście ważne są dla nas też te rozgrywki krajowe, a najważniejsze jest, co by nie mówić, rozwój indywidualnych chłopaków, zawsze o tym powtarzamy. Przez ciężką pracę w poprzednim sezonie doszliśmy do tego meczu, do dzisiejszego meczu poprzez Mistrzostwo Polski. A ten mecz wiemy, że rozwinął chłopaków w ogromnym stopniu. Bueno, un partido que bueno, ha tenido sobre todo muchas acciones a nivel ofensivo por parte de los dos equipos de gol, pero bueno, es verdad que hemos sufrido mucho en sus transiciones, gente muy rápida que nos ha superado en los duelos y ahí hemos sufrido bastante, pero es verdad que el partido estaba ahí con situaciones en las dos porterías, ¿no? Nosotros hemos tenido bastantes situaciones también. El portero ha estado muy acertado y nada que decir. Tal vez el último gol, por esa inercia de querer ir a buscar un gol, nos ha perjudicado porque no es lo mismo ir con 2-0 a Riazor que con 3-0, ¿no? El minuto ya de descuento con uno menos, una pérdida en salida de balón y bueno, tendremos que ir allí. Tenemos confianza, creo que hemos generado también situaciones para poder hacer gol y bueno, hay un partido de vuelta todavía. Sí, sobre todo los jugadores, porque no conocíamos los jugadores que estaban arriba, en la presencia física sí que nos han sorprendido bastante, ¿no? Sobre todo, ya te digo, en duelos creo que nos han ganado la mayoría de los duelos, si no todos, y nos han sorprendido en esas transiciones que no éramos capaces de frenarlo. Sabíamos que también intentaban jugar al fútbol y lo han intentado también, pero ya te digo, sí que nos han sorprendido a la hora a nivel físico nos han sorprendido bastante, y ya te digo, pero nosotros también creo que sabíamos que les podíamos hacer daño, lo hemos hecho, pero no hemos estado acertados. Sí, pienso que, ya te digo, que le hemos hecho situaciones para hacer más de un gol, pero que es una situación donde nosotros tenemos que arriesgar mucho, donde tenemos que intentar esas situaciones de transición donde ellos son buenos en los duelos, los unos para uno. Tenemos que intentar buscar la manera de que no avancen mucho, pero sabiendo que también nosotros les podemos hacer daño cuando estemos en fase ofensiva. Así que vamos, yo creo que les podemos también hacer situaciones para poder intentar remontar la eliminatoria.